Siemaneczko w kolejnym odcinku z tej strony Paco Thai Boy. Wczoraj kurde po tym targu, jak wróciłem do chaty, nie mogłem zasnąć. Siedziałem jakoś do 4-5 i było ciężko po prostu. Oczy jak na zapałki, czasami są takie dni. Musiało mi się zdarzyć dzisiaj, kiedy musiałem to wstać, kiedy musiałem wstać o godzinie 8 rano, żeby wyruszyć do pięknej, słonecznej Ayutthaya. Powodem, przez który nie mogłem zasnąć, było to, że gdzieś randomowo w środku nocy przypomniało mi się, że mamy potężny przypał. Otóż pojutrze lecimy do Wietnamu, a kompletnie wypadła mi z głowy aplikacja o wizę. Nie zaaplikowaliśmy o wizę do Wietnamu. Mamy lot za tak naprawdę półtorej dnia, a na wizę czeka się tam od 3 do 4 dni roboczych. Więc niestety będziemy musieli zapłacić 4 razy więcej i wyrobić sobie emergency wizę. Więc drodzy, pamiętajcie, jeżeli gdzieś lecicie, sprawdźcie, czy jest tam potrzebna wiza i wyróbcie ją zawczasu. Ja już w Wietnamie byłem, wyrabiałem tę wizę, ale tym razem jakoś w amoku tego całego Bangkoku kompletnie wypadło mi to z głowy. Patrzcie na to. Bodybuilding motivation. Dobra, co nas interesuje? Interesuje nas na pewno Wat Mahathat, czyli świątynia, na terenie której znajduje się jeden z symboli Tajlandii, a na pewno jeden z głównych symboli Ayutthayi, czyli głowa Buddy wrośnięta w drzewo, w figowca, który podobno po tym, jak posąg upadł i odpadała głowa, zagarnął tą głowę Buddy i zaczął ją podnosić do góry. Niezwykle symboliczny gest natury. W samym antycznym kompleksie znajduje się kilkadziesiąt świątyń, do której do każdej z nich wstęp kosztuje 50 batów. Można jednak kupić za 220 batów taki karnet, który pozwoli nam wejść do 6 wybranych świątyń. Nie będziemy oczywiście do tego wchodzić, dlatego że u mnie to jest tak jak z kościołami, czyli wszystkie, jak dla mnie, po prostu wyglądają podobnie. Jak to bywa na kompleksach świątynnych w Tajlandii, nie zapomnijcie o tym, żeby zabrać ze sobą długie spodnie i przykrywać ramiona. Nie zaakceptowali, ramię mam teoretycznie przykryte, ale amelki już niestety nie. Podejście numer 2, amelka opatulona, zawinięta jak tortilla, ja na chillerze. Udało nam się przebić przez barierę restrykcji, niewnoszenia napojów, owijania się i innych tego typu rzeczy na kompleks świątynny. Zresztą wspaniały kompleks świątynny. Zanim na tym terenie powstała Tajlandia, leżało tutaj państwo, które nazywało się Siam. Pewnie kojarzycie taką nazwę, jest ona dość powszechna. Choćby ze względu na przypadłość taką jak jakieś siostry syjamskie, bracia syjamscy, koty syjamskie i inne wszelkie syjamskie rzeczy, które znamy w Europie. Stolicą Syjamu było nic innego jak właśnie miasto, które widzicie za mną. Ayutthaya, mówiąc tajskim akcentem Ayutthaya. Nie jest to jakieś antyczne, starożytne miasto, choćby można to ocenić po tym, że zbudowano te wszystkie świątynie z cegły, gdzie w jakiejś starożytności w antyku cegły jeszcze nie było, nie były one wypalane. Ayutthaya została założona przez króla, którego imienia nie potrafię wymówić, w połowie XIV wieku, w 1351 roku, z tego co pamiętam. I powstała ona na zgliszczach dawnego miasta, które nazywało się Lopburi. Dlaczego Lopburi tutaj zginęło? Z prostego powodu. Dlatego, że rozprzestrzeniła się epidemia, co było powszechne na całym świecie przez całe średniowiecze. Epidemie panowały wszędzie. Tutaj była epidemia ospy, która po prostu wybiła wszystkich mieszkańców w pień. Na zgliszczach miasta powstała Ayutthaya i Ayutthaya przestudiowała historię, przestudiowała problem, z jakim zmagało się poprzednie miasto i dlatego, moi drodzy, warto uczyć się historii, ponieważ uczycie się na błędach swoich poprzedników. Zbudowano tutaj kanalizację, zbudowano tutaj odpowiednie odpływy wody, zagospodarowano przestrzeń tak, aby nie doszło więcej do takich sytuacji jak kolejne epidemiologiczne
Dzięki takiemu zagospodarowaniu miasta można było łatwo odprowadzać brud i zanieczyszczenia gdzieś na obrzeżach. Nad czym można się zastanawiać? I mnie to mega zastanawiało, że skoro mieszkało tutaj kiedyś, bo w szczycie rozkwitu Ayutthayi mieszkało te aż 1 000 000 osób, wyobrażacie sobie ile to było na tamte czasy? Teraz to nie robi takiego wielkiego wrażenia, Warszawa ma ponad 1 000 000 mieszkańców, co to jest, ale kiedyś ludzi na świecie było znacznie mniej. Także populacja miasta, która wynosi 1 000 000, to jest miasto ogromne. Ale gdzie ci wszyscy ludzie mieszkali, skoro wszędzie tutaj są tak naprawdę świątynie? Większość ludzi była biedna. Jak zawsze, większość ludzi wszędzie zawsze jest biedna. Biedni ludzie mieszkali na tratwach i łodziach, czyli w jakichś tam ruchomych częściach, ale duża część też mieszkała oczywiście poza tymi obszarami świątynnymi, które już tam dawno gdzieś się rozsypały, nie zostały utrzymane ani zakonserwowane, a kompleksy świątynne to były kompleksy świątynne niezamieszkałe, ewentualnie przez jakieś osoby związane z kultem religijnym. Jak to się stało, że w ogóle miasto na takim wypizdówku tak się rozrosło? Pomógł w tym handel, a dokładnie lokalizacja tego miejsca, ponieważ leżało ono dokładnie na szlaku handlowym, który przechodził z Chin do Indii. I to właśnie stanowiło główny czynnik, przez który Ayutthaya urosła do tak gigantycznych rozmiarów i stała się naprawdę syjamską potęgą. Na te, na pozór, solidne mury przez setki lat czaili się sąsiadujący z Tajlandią Birmańczycy. I postanowili oni uderzyć właśnie w szczycie rozkwitu tego pięknego, mistycznego, ceglanego miasta. Mniej więcej w połowie XVIII wieku wojska birmańskie otoczyły Ayutthaya i jak to miały zwyczaje ludności, przez wszelkie ludności średniowiecza, splądrowały ją, spaliły, posypały z solą i zrównały z ziemią. A co zrobili Tajowie? Tajowie uciekli na południe, 80 km na południe, osiedlając się w nowym miejscu, który do dziś znamy jako Bangkok. Ayutthaya została kompletnie zapomniana na bardzo, bardzo wiele lat, aż nie została w końcu odkryta przez europejskich archeologów. Dzisiaj niestety Ayutthaya prawdopodobnie nie odzyska już nigdy swojej świetności, ponieważ zamieszkuje ją w tym momencie zaledwie 66 tysięcy mieszkańców, utrzymujących się głównie z turystyki. Oprócz kompleksów świątynnych nie jest ona w żaden sposób atrakcyjna ani pod względem położenia, ani pod względem ukształtowania terenu. Jest po prostu zwykłą mieściną, przez którą raczej się tylko przejeżdża. Taki typ świątyni nazywany jest stupą i takich stóp jest tu od groma. Można by rzec, że jest to raj dla stópkarzy. Niesamowite. Stanowi to nieprzeciętną, niebanalną kolaborację natury i człowieka tworzących wspólnie sztukę. Przypadkową, losową sztukę. Jedna z części konstrukcji, na którą można wejść. Fajnie, fajnie, ale tu już nie możesz. Te płytki są odnowione. Ale te cegły? Nie wiem, aż mi ciężko uwierzyć, że tak dawno temu robili czerwoną cegłę. No ale w sumie mają tu w opór czerwonego piasku. Nie mam pojęcia, jestem zupełnym laikiem w robieniu cegieł. Nie wiem, jak się robi cegłę. To wygląda jak jakiś, jak jakaś w ogóle opuszczona fabryka, jakby to był komin, to był mur, taka wiecie, sprzed 100 lat. Jak już wspominałem, w Ayutthayi jest kilka po całym starym mieście rozsianych takich kompleksów. Ten jest największym lub jednym z największych, dlatego postanowiłem właśnie go wam pokazać. Czy warto
przejechać się na inne lub przejść się na inne? Pewnie tak, pewnie tak. Jednak my wpadliśmy tutaj tylko na chwilkę. Na wieczór już mamy plany. Jednak żeby zobaczyć je wszystkie lub co najmniej większość z nich, trzeba by było spędzić tutaj co najmniej ze dwie noce. Chciałem wam pokazać najbardziej reprezentatywny z nich i mam nadzieję, że wam się podobał. Liznęliście troszkę historii starej stolicy Siamu, zobaczyliście ten piękny kompleks, a teraz wracamy do domku. Zabiorę was na przejażdżkę lokalnym tajskim pociągiem, ponieważ uwielbiam jeździć pociągami w Azji. Dużo ich nie zostało, ale fajnie, że za frytę można sobie tutaj wziąć parasolkę, bo zrozumiałem, będąc w Tajlandii, że parasolka nie musi służyć jedynie w celach przeciwdeszczowych, ale też znakomicie sprawuje się, jeżeli chodzi o ochronę przed słońcem. I stąd też jej włoska nazwa parasole, czyli przeciwsłoneczna. Tak, ludzie kiedyś nie byli z cukru. A deszcz był darem z niebios, który skąpywał ludzkie ciała i nie mogli się go doczekać, na pewno niektórzy. Ujędrniał plony, nawadniał trzodę, nawilżał powietrze i w naturalny sposób mył ludzkie ciało. Odwiedzimy zaraz jeszcze jeden kompleks świątynny w pobliżu i poruszę ciekawy temat i dość kontrowersyjny temat, a mianowicie jazdę na słoniach. Ciekawostka, tutaj te tuktuki wyglądają całkiem inaczej niż w pozostałej części Tajlandii. Jak widzicie, troszkę jak łódka. Pewnie często kojarzycie sobie Tajlandię, kojarzycie sobie Kambodżę i tę część Azji z takim oto drzewem. I nie wiecie, jak ono się nazywa, tylko to drzewo, takie co tam zarasta, to jest figowiec, drzewo figowca. Tam jest Varahaburana, chyba robi do tej pory największe wrażenie. Niesamowicie wygląda. Niestety dziś zamknięte. Słonie, słonie, kochane słoniki. Czy też macie tak, że widząc kogoś, kto jej ujeżdża, czujecie wręcz wewnętrzną złość, pogardę, wzięlibyście tego słonika do domu i się nim zaopiekowali? Też tak miewam. Lecz rzeczą jeszcze gorszą, jeszcze bardziej przerażającą i jeszcze głupszą jest powtarzanie pustych sloganów po kimś. Teraz przejdę do tego, dlaczego nie powinniście jeździć na słoniach w Tajlandii. I jest to nawet kilka powodów. Pierwszym powodem jest to, że często używa się nieodpowiednich siodeł do jazdy na słoniu. Czyli takich, które obcierają skórę słonia i jest to dla niego na pewno duży, duży dyskomfort. Jednak są miejsca, które spełniają te warunki i tworzą specjalne, lekkie, aerodynamiczne siedziska, które słoniowi wcale nie przeszkadzają, ponieważ są przystosowane do linii jego grzbietu. Kolejną brutalną, drugą kwestią, dlaczego nie powinniście jeździć na słoniach, jest złe traktowanie słoni, czyli tak zwane łamanie charakteru słonia. Kiedy dziki słoń zostaje tam złapany i przyjęty do jakiegoś złego, przez jakiegoś złego pana, który później wykorzystuje go do jazdy, pierwsze łamie się jego charakter, czyli wyplewia się jego dzikość, wyplewia się jego chęć do życia i tworzy się z niego zombie, który po prostu buja się na boki i przewozi tak tych grubasów wszystkich i w tym koszu w upał. Przykładowo na Rzeczypospolitej możecie przeczytać sobie artykuł Geoffa Manchestera, który ma swoją agencję w Tajlandii, która zresztą w 2014 roku również oferowała wycieczki, na których jeździ się na słoniach, i on twierdzi, nie jest to akurat poparte żadnymi danymi, że zaledwie 4 miejsca, które oferują jazdy na słoniach w Tajlandii, spełniają warunki
ich właściwego traktowania. Według niego reszta słoni w innych rezerwatach, sanktuariach i miejscach, które oferują przejażdżki na nich, jest zła. Słonie są tam torturowane, męczone, bite, tracą iskrę w oku i stanowią po prostu wytresowanego, jak mówiłem, zombiaka. Trzecią rzeczą jest czas pracy słonia. Słonie nie powinny jeździć tak jak my z cięższym plecakiem, nie powinniśmy chodzić za długo. Tak samo słonie nie powinny być obciążane przez jakąś tam dłuższą ilość czasu turystami na swoim grzbiecie. One wymagają odpoczynku, one lubią się wylegiwać, one lubią się lenić, lubią być przytulane, lubią być myte, więc jeżeli nie jesteście pewni, czy sanktuarium, w którym jesteście, czy oferta waszej wycieczki spełnia warunki odpowiedniego traktowania słoni, po prostu wybierzcie się do takiego jakiegoś sanktuarium, które tymi słoniami się opiekuje, rehabilituje je, pomyjcie sobie te słoniki, nakarmcie je i to na pewno będzie pewniejsza integracja z tymi wspaniałymi, pięknymi, niezwykłymi zwierzętami. Więc niech nie przeraża was taki widok, a niech przeraża was to, co dzieje się za kulisami tego przedsięwzięcia. M-boy and without children. This boy. This boy, this mama and papa. Wow. Yeah. This one mama, this one papa. Tutaj zrobili porządek z tuktukarzami i z taksówkarzami i zrobili price list i nie mogą oni wziąć ani więcej, ani mniej za przejazd. I tak powinno być według mnie wszędzie. Nie tracilibyśmy czasu, oni by nie tracili czasu. Wszystko byłoby jak najbardziej uczciwie i świat byłby najzwyczajniej piękniejszy. Wsiadamy do tego specyficznego tuktuka. Innego środka transportu niestety nie udało nam się znaleźć. Są tu niby jakieś autobusy, ale nigdzie to nie jest oznaczone, gdzie one jadą. A jest, są co prawda 3 km na Railway Station. No jesteśmy na dworcu. Dlaczego nie pokazałem wam drogi do? Z prostego powodu jechaliśmy taksą, bo zamówiliśmy pałę, zasnęliśmy, pospaliśmy sobie, a jak wiecie, lubimy sobie pospać. Pociąg to jest świetna atrakcja, ale znów, jak ostatnio licząc, że dojazd na metro to jest 200 batów grabem. Dojazd metrem to jest następne 100 batów, mamy 300. Później z metra przesiadamy się na pociąg, to jest kolejne 100 batów, czyli 400 batów. Później dojazd do centrum Ayutthayi to jest 150 batów, czyli mamy 550 batów, a grab do Ayutthayi kosztuje 800 batów. I oszczędzacie mnóstwo czasu, co najmniej godzinę, półtorej. Więc sami zdecydujcie, czy wolicie przejechać się pociągiem, który jest teoretycznie tani, ale dookoła niego jest trochę więcej kosztów, bo też zgłodniejecie, też wam się zachce pić i tak dalej. Więc sami zdecydujcie, co tak naprawdę będzie dla was wygodniejsze, lepsze. Jeżeli wam bardzo zależy na hajsie, no to możecie w ogóle iść z buta na ten dworzec, dojechać na dworzec i potem stąd też z dworca z buta pójść, ale zaoszczędzicie tam parę złotych, a stracicie calutki dzień. No i nie było drugiej klasy, więc pojechaliśmy za 40 batów za dwie osoby, trzecią klasą, bez gwarancji miejsca siedzącego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czyli widzicie, i okłamałem, i nie okłamałem was z tymi 100 batami na dwie osoby. Zapłaciliśmy 40, no ale trzecia klasa to jest przygoda. Przez godzinę mogę jechać nawet w czwartej. Gorzej by było, wiecie, tym trzecią klasą jechać, jak jechaliśmy z Bombaju na Goa. Nie wiem, czy widzieliście, macie tutaj link. Jak jechaliśmy pierwszą klasą, trzecią na pewno byłoby tam hardkorowo. To jest chyba Pepsi, ale jest epicka. Ta butelka jest taka długa, szklana, solidna, no naprawdę pije się z tego. Jeżeli przyjeżdżacie pociągiem i chcecie być nieco bardziej mobilni, możecie sobie koło stacji pociągów, stacji kolejowej wynająć motor za 200 batów na dzień lub rower za 60 batów na dzień. Rowerek na pewno ma swój klimat, ale jest turbo gorąco. Więc może trochę przygrzać czajnik.
Trzymajcie się, miło było poznać. Na razie. No i jesteśmy w Bangkoku. Trzeba uzupełnić laktozę tym dziwnym napitkiem z laktozą. Dzięki, że byliście ze mną. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, polubić tego filmiku, jeżeli chcecie później chwalić się, jak będę znany, że byliście pierwszymi osobami, które mnie subskrybowały. Dzięki. Zanim powstała tutaj Tajlandia, na terenie obecnej Tajlandii, muszę przypiętę zrobić zdarzenia, sztukę.